Wolne głosy popołudnie. Kto z Państwa już miał w dłoni dzisiejsze do rzeczy, ten zna tekst Cezarego Gmyza na temat, okładkowy tekst, na temat inwigilacji dziennikarzy z zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystko zaczęło się od pamiętnej afery hazardowej z udziałem szefa ówczesnego klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego. To na łamach właśnie Rzeczpospolitej ujawnił Cezary Gmyz przed laty. Wywołała się afera, która o mały włos nie wywróciła wówczas rządu. To był 2009 rok. Kto z Państwa to pamięta? Z pewnością pamięta Piotr Nisztor, który wśród wielu dziennikarzy, od wspomnianego Cezarego Gmyza, Pawła Lisickiego, Piotra Gabriela, czy mijanej przed chwilą na korytarzu Republiki Anity Gargas, był jednym z inwigilowanych dziennikarzy. Wówczas pracował w Rzeczpospolitej, właśnie w dziale krajowym. Tak, dokładnie. Witam serdecznie. Jak to jest być inwigilowanym dziennikarzem przez służby specjalne? No cóż, to jest pytanie, które już od dłuższego czasu słyszę. Zresztą też nie jest dla mnie zaskoczeniem ta lista, bo jednak to, co było przez nas opisywane w Rzeczpospolitej właśnie w tym czasie, w 2008, w 2009, czy później w 2010 roku, to były jednak artykuły, które spoglądały na ręce ówczesnemu rządowi Donalda Tuska. Opisywaliśmy wiele afer, zresztą Cezary Gmyz ujawnił wówczas zarówno kwestie związane z aferą hazardową, jak i później opisywał również działania i kontrowersje wokół tego, co działo się i wokół działań podejmowanych przez chociażby ówczesne kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zresztą ja też opisywałem różnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu ówczesnego rządu, również służb specjalnych. Także siłą rzeczy służby były zainteresowane tym, aby zdobyć informacje o tym, skąd my wiemy o tych wszystkich rzeczach, o których te służby chciały jak najmniej informować, wręcz wszystko zamieść pod dywan. Także widać, że te działania były podejmowane. Teraz tylko pytanie, jakie to były dokładnie działania? I ja wierzę, że jednak uda się przede wszystkim ustalić to, na czym polegały te działania, czy to było tylko kwestie związane z bingowaniem, ale z tego artykułu Cezarego Gmyza wynika, że to też były podsłuchy, to również było śledzenie, to było sprawdzanie, z kim się spotykają niektóre osoby. Także mam nadzieję, że te osoby, które zdecydowały o takich działaniach, i tu mówię o kierownictwie ówczesnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, generale Krzysztofie Bondaryku, te osoby poniosą konsekwencje. No to powiedzmy, że tajemnica dziennikarska jest chroniona nie bez kozy, tak jak tajemnica spowiedzi, dość podobnie w interesie publicznym. Zatem władza, która inwigiluje dziennikarzy, narusza interes publiczny, by chronić swój własny interes. Ja uważam, że oczywiście dziennikarze nie są świętymi krowami, ale w momencie, gdy wykonujemy swój zawód, w momencie, gdy opisujemy nieprawidłowości i patologie na szczytach władzy, to ta władza nie może w ramach opresji stosować służb specjalnych, wykorzystywać służb specjalnych, narzędzi służb specjalnych do tego, aby dowiadywać się na temat informatorów, dowiadywać się, z kim się spotykamy, a przede wszystkim próbować też znajdować różnego rodzaju haki i później ewentualnie próbować je wykorzystywać. Znaczy, ja jestem o tyle, tak jak powiedziałem, nie jestem zaskoczony tym, że takie działania były podejmowane. Bo to nie pierwszy raz? Bo to nie pierwszy raz, niestety. Niestety przez te 8 lat ta bezkarność, która z roku na rok miała miejsce, budziła i powodowała pewną pewność siebie. I to, że my rządzimy, my będziemy za wszelką cenę chronić nasz układ, więc dziennikarze, którzy są niewygodni, dziennikarze, którzy wskazują na nieprawidłowości, którzy opisują patologię, są naszymi wrogami. I tu, myślę, jest bardzo duży problem, bo te służby, one były wykorzystywane politycznie. Były wykorzystywane politycznie po to,
aby ci dziennikarze, którzy prowadzą śledztwa dziennikarskie, którzy wskazują na gigantyczne nieprawidłowości, bo jednak przez te 8 lat tych nieprawidłowości zarządów Donalda Tuska, a później wykopacz, było bardzo dużo. Tym apogeum była oczywiście afera taśmowa, która ostatecznie doprowadziła do klęski tej formacji politycznej, ale takich nieprawidłowości było dużo więcej. I niestety one bardzo mocno bolały ten obóz polityczny. Ja jestem ciekawy, czy Krzysztof Bondaryk jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostawał polecenia, aby inwigilować tych konkretnych dziennikarzy, aby albo spróbować zneutralizować źródła, no bo tu generalnie chodziło o to, aby dowiedzieć się, skąd ta wiedza do dziennikarzy trafia. Zneutralizować źródła? Co to znaczy? Zastraszyć, przekonać do tego, aby takiej wiedzy nie ujawniały. Być może przestraszyć i doprowadzić do sytuacji, w której te źródła zaczęłyby przekazywać nieprawdziwe informacje w celu kompromitacji chociażby. Takich oczywiście hipotez można postawić bardzo wiele. I myślę, że w momencie, kiedy Platforma czuła się silna, która była, czuła się pewnie, no, mogła takie próby zastraszenia niektórych informatorów prowadzić. Zresztą proszę spojrzeć na sytuację, jaka ma miejsce dzisiaj. Dzisiaj wiele osób, które przez lata obawiało się represji ze strony Platformy Obywatelskiej i PSL-u, dzisiaj występuje, mówi publicznie, bądź też jest dzisiaj w stanie powiedzieć także nam, dziennikarzom, o pewnych zdarzeniach, o których na pewno nie mówiłyby te osoby, gdyby było to kilka lat wcześniej. Udało się zastraszyć twoich informatorów? Znaczy, powiem tak, no, nie mamy takich sygnałów, które miałyby na to wskazywać, ale na pewno wielu z nich bardzo mocno ograniczało informacje, które przekazywało, chociażby z tego względu, bo niestety, ale bezwzględność ze strony służb specjalnych zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u była nieprawdopodobna. I ja mam nadzieję, że te osoby, które czuły się bezkarnie w tym czasie, te osoby ze służb specjalnych, które myślały, że mając parasol ochronny polityków Platformy Obywatelskiej czy Donalda Tuska, będą za te swoje czyny odpowiadać. Oczywiście wątpliwość tutaj jest kluczowa i jedna. To znaczy dotychczas nikt niestety nie został pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne podsłuchiwanie i inwigilację dziennikarzy. Mam nadzieję, że ten przypadek nie skończy się tak jak poprzednie, czyli rozejdzie się po kościach. Nie powinny rozejść się po kościach. No to powiedzmy, czy udało się, masz taki sygnał od informatorów, wyśledzić na podstawie śledzenia twojej osoby, twoich telefonów, któregoś z twoich informatorów? Znaczy, powiem tak, nie mam oczywiście takich informacji, ale na pewno były próby odnalezienia osób, które przekazywały taką wiedzę, szczególnie jeśli była to wiedza dotycząca służb specjalnych. Ja mogę powiedzieć o jednym przypadku, o jednym z wiceministrów, który dzięki temu, że był z Platformy Obywatelskiej i cieszył się ogromnym zaufaniem generała Bondaryka, był oficerem pod przykryciem, działał na niejawnym etacie, jednocześnie będąc wiceministrem. I w momencie, gdy chciałem ten temat opisać, działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego były bardzo agresywne. Były tak agresywne, to znaczy, że dostawałem informacje od różnych osób, aby tym tematem się nie interesować, że ten temat może być bardzo niebezpieczny i tak dalej, i tak dalej. To znaczy niebezpieczny temat? To były pogróżki zawalowane? No, można to różnie interpretować. W pracy dziennikarza śledczego spotykałem się z różnymi, przeróżnymi historiami i generalnie mocno się tym nie przejmowałem. W tej sytuacji myślę, że ta osoba, o której mówię, ona ma i tak tyle problemów i mam nadzieję, że za swoje bezprawne działania zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Zresztą była przecież bohaterem taśm i została też nagrana na taśmach. Mam nadzieję, że odpowie za swoje wyczyny i wówczas też będzie można napisać artykuł, który też pokaże, jak przez 8 lat ta osoba doskonale radziła sobie, posiadając parasol Platformy Obywatelskiej, posiadając parasol Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a jednocześnie podejmowała bardzo wątpliwe decyzje, które na pewno w wielu przypadkach nie miały nic wspólnego z dobrem naszego kraju. To znaczy? No, były na pewno to decyzje, które sprzyjały różnego rodzaju frakcjom, różnego rodzaju osobom, które prowadziły swój biznes po prostu.
Możemy już powiedzieć, o kim mowa? Nie chciałbym na razie mówić. Myślę, że przyjdzie czas, żeby bardzo dokładnie ten temat prześwietlić. Zresztą mam nadzieję, że obecne kierownictwo służb bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że takich osób, o których mówię, było trochę więcej. I jeśli nawet nie znajdzie się to w audycie, na pewno rolą dziennikarza śledczego jest opisanie takich patologicznych przypadków. Ale to znaczy, że mamy, będąc członkiem służb specjalnych, będąc służąc w nich, a służąc sobie przy okazji w nich pracując, bo skoro o takich patologiach mowa, ma się parasol pozwalający na bezkarność. No niestety, ja mogę takich przypadków mnożyć. No, mamy do czynienia z funkcjonariuszem działającym na niejawnym etacie, który wygrał konkurs, niezależny konkurs na szefa jednej z instytucji bardzo ważnych, obracających gigantycznymi pieniędzmi. Wygrał konkurs, do którego zgłaszały się różne osoby i dziwnym trafem ten konkurs wygrała osoba znajdująca się na niejawnym etacie. Podobnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju stanowiska, które zamiast wykorzystywać te stanowiska do ochrony danych przedsiębiorstw, były wykorzystywane do prywatnych biznesów, a to, że te osoby znajdowały się na niejawnym etacie, dawało im właśnie ten parasol na bezkarność. I ja myślę, że dzisiaj przedstawienie osób, które jednocześnie sprawowały funkcje, bardzo ważne funkcje państwowe, bardzo ważne funkcje w spółkach Skarbu Państwa, jednocześnie będąc na niejawnym etacie i pokazać, co te osoby zrobiły faktycznie. No bo to, że do strategicznych przedsiębiorstw są delegowani oficerowie, aby chronić te przedsiębiorstwa, jest rzeczą normalną. Ale czym innym jest nagradzanie lojalnych, partyjnych przedstawicieli służb specjalnych takimi bardzo intratnymi posadami, gdzie pensja wynosi kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Do tego doliczymy jeszcze ich uposażenie jako funkcjonariusza na jawnym etacie. No to zbiera się bardzo dobra sumka. I niestety za czasów poprzedniej władzy te osoby, które były na niejawnym etacie delegowane właśnie do tego typu spółek czy urzędów państwowych, były to osoby, dla których była to nagroda, dla których była to możliwość dorobienia różnego rodzaju interesów, a jednocześnie dzięki temu parasolowi ochronnemu służb specjalnych pozostawały bezkarne. No to dodajmy jeszcze, kto podejmuje w takim razie decyzję? O, wiceminister czy szef służby specjalnej? No i to jest bardzo dobre pytanie. Kto faktycznie decydował o wielu bardzo istotnych decyzjach podejmowanych właśnie w tym przypadku przez tego konkretnego wiceministra? Bo ja mam wątpliwości, czy ta osoba była samodzielna. To są też wątpliwości, czy działa w interesie Rzeczpospolitej? Ja myślę, że tak, dlatego warto, żeby tego typu przypadki były bardzo wnikliwie zbadane. To są oczywiście bardzo delikatne sprawy, bo wszystko opiera się o dokumenty, materiały, informacje klauzulowane najwyższymi gryfami, czyli ściśle tajnym, więc ma to swoją delikatność, ale mam nadzieję, że ci obecni szefowie służb i minister Mariusz Kamiński bardzo dobrze poradzą sobie z tym problemem i wyczyszczą służby z tych enkarzy, którzy wykorzystywali swoją rolę w służbach specjalnych, którzy dostawali nagrody poprzez właśnie te intratne posady i po prostu te osoby odpowiedzą za te działania, które moim zdaniem nie miały nic wspólnego enkarzy, z czyli niejawne etaty. Powiedzmy jeszcze zatem, czy masz informację, że służby specjalne wykorzystywały informatorów, agentów wpływu w redakcjach, tak by poznać publikacje przed ich ukazaniem się? No nie jest to tajemnicą. Zresztą patrząc na właściciela tygodnika Wprost, on sam informował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tym, co miałoby się ukazać i co ukazywało się w tygodniku, więc tu nie trzeba było być tajnym współpracownikiem, tylko wystarczyło mieć dość miękki kręgosłup. Niestety w wielu przypadkach myślę, że jest uzasadnione podejrzenie, że część środowiska dziennikarskiego no nie tylko zajmowała się pisaniem artykułów czy robienie materiałów. Tak być nie powinno, to powiedzmy jeszcze w takim razie. Nie pamiętam doskonale, gdy ujawniłeś na łamach Wprost, jakby jeden z współautorów taśmy prawdy o czasach Platformy Obywatelskiej. Potem weszła prokuratura, weszli oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, próbując zdobyć nośniki. Pamiętam także, gdy przez transmisję wycofali się oficerowie i prokuratorzy. Potem był taki element obawy, że za chwilę w takim razie już bez kamer wejdą w kolejnych domach, sprawdzą, czy ktoś nie
nie ma. Czy do tego typu przeszukanie doszło? Przepraszam. O, właśnie, chyba mówimy coś nieprawdopodobnego, ktoś... bo już dzwonią z agencji. Przepraszam, nie wyłączyłem komórki. To dobrze, jest... to powiedzmy na koniec. Czy doszło do próby niejawnych przeszukań? Czy doszło do próby jawnych przeszukań, zastraszenia, pozyskania, włamania się na twoje komputery, odzyskania informacji na temat tego, kto ci dał taśmę? Znaczy, niestety mam uzasadnione podejrzenia co do tego, że służby przekroczyły wszelkie możliwe granice prawa i tu chodziło nie tylko o włamanie się na pocztę, nie tylko o śledzenie, nie tylko o zakładanie podsłuchów, ale również no, o próby no, takiego bardzo agresywnego i brutalnego sposobu pozyskiwania informacji, bo chociażby takim przykładem jest to, że niektórzy funkcjonariusze służb specjalnych spotykali się z różnego rodzaju moimi znajomymi, zastraszając ich, próbując wyciągać od nich informacje na mój temat. Niestety część osób się złamała, tak jak jeden z moich już byłych dzisiaj kolegów, który po prostu przyjmował pieniądze za informacje, które przekazywał na mój temat. I są to niestety smutne historie ludzi o miękkich kręgosłupach. No i cóż, no można tylko ubolewać, że część ludzi nie wytrzymała napięcia i okazała się bardzo słabymi ludźmi. To nie są czasy PRL, to są czasy III Rzeczpospolitej. Piotr Nisztor, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. A przypomnę państwu, że rząd przejął Rzeczpospolitą i zmienił jej kształt. I wszyscy dziennikarze, którzy tam pracowali, w tym mówiący te słowa, znaleźli się na bruku. Ale dzięki temu stworzyliśmy i tygodniki, i tą telewizję.